miło nam bardzo gościć u Państwa. Co skłoniło nas, znaczy ja może powiem najpierw, że jesteśmy bardzo szczęśliwi chyba, że mogliśmy ten film zrealizować, a po trzech latach od Smoleńska, bo wtedy ukończyliśmy film, ze zdumieniem stwierdziliśmy, podobnie jak rok wcześniej, czyli dwa lata po katastrofie, że nikt nie podjął tego tematu i nikt nie zdecydował się na realizację filmu, którym wydaje się być no, oczywistym do zrobienia. My oczywiście mamy nadzieję, że będą powstawały kolejne filmy, bo zbierając materiały, przeprowadzając rozmowy do tego filmu dotarliśmy do takiej ilości kolejnych wątków i spraw, które zasługują na kolejne odcinki, na to nas skłoniło do realizacji tego filmu, Janno. Jarek już powiedział, że przede wszystkim to, że takiego filmu nie było i że Przemysł Pogardy miał się całkiem dobrze cały czas po śmierci Lecha Kaczyńskiego, tak samo jak i przed jego tragiczną śmiercią. I podobnie jak było w przypadku innych filmów, które realizowałam czy współrealizowałam, to chodziło o to, żeby nie pozwolić zwyciężyć kłamstwu. To znaczy, żeby ten jednostronny przekaz, jaki Polacy dostają z mediów głównego nurtu, z mainstreamu, spotkał się z jakąś odpowiedzią albo przynajmniej z jakąś alternatywą, żeby Polacy mieli przedstawiony inny punkt widzenia. Informacje, które są zakazane de facto, są nieobecne w mediach, zdjęcia, które są zakazane jak najbardziej, pewnie nieformalnie i nigdy ten zakaz nie został wypowiedziany, ale wiadomo, że tych zdjęć się nie pokazuje. Nie widzą Państwo zdjęć Lecha Kaczyńskiego z czasów opozycji, ani nie widzą Państwo zdjęć Lecha Kaczyńskiego z wieców w Tbilisi. Wcale nie dlatego, że te zdjęcia są tak zupełnie niedostępne. One są dostępne, myśmy je znaleźli, każdy inny też mógłby. To po prostu jest cały czas przełamywanie embarga na różne informacje, na różne zdjęcia, na różne wartości, opinie, które jest założone przez postkomunistyczny główny obieg medialny. Ale ja zobaczyłam teraz ten film na nowo z Państwem po raz pierwszy od dłuższego czasu. I zobaczyłam, że oprócz tego, że jest to taki wstęp opowieści o Lechu Kaczyńskim, że bardzo dużo rzeczy trzeba jeszcze o nim opowiedzieć, nie ma tutaj na przykład ani słowa o organizowanych dla niego, przez niego debatach w Lucieniu, debatach z intelektualistami. On w pewnym momencie, oprócz tego, że był naukowcem i brakowało mu takich debat, to pomyślał, że jeżeli normalna debata jest uniemożliwiana w przestrzeni publicznej w Polsce przez ten straszliwy jazgot, przemoc słowną, ten przemysł pogardy, kiedy nie sposób w żadnej telewizji zobaczyć żadnego normalnego programu, gdzie jest normalna dyskusja o Polsce, to on postanowił przynajmniej na taki własny użytek i na własne w ramach własnych możliwości gromadzić w Lucieniu różnych ekspertów, ludzi z różnych też środowisk, intelektualistów, żeby właśnie debatować o Polsce. Tam się przewinęło bardzo dużo różnych osób, między innymi pan Aleksander Smolar, pan Paweł Śpiewak, no różni naukowcy, różni eksperci, którzy oficjalnie nie chcieliby się pojawić na publicznie na jakichś debatach organizowanych przez Lecha Kaczyńskiego, bo tak zabraniała ówczesna poprawność polityczna, czyli że pamiętają Państwo na przykład, jak Lech Kaczyński zrobił w Teatrze Wielkim w rocznicę, 80. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zrobił wielki bankiet, to było przedstawienie i potem bankiet i zaprosił różnych ważnych polityków europejskich, ale też zaprosił przedstawicieli polskiego rządu, ówczesnego rządu Donalda Tuska i właśnie różnych elit. Nikt nie przyszedł. Sikorski został oddelegowany jako jedyny przedstawiciel rządu. Przyszli politycy SLD, przyszli politycy z innych, również nieobecnych w tej chwili w Sejmie partii, ale z Platformy Obywatelskiej był tylko Radek Sikorski, taki delegat. Reszta
wszyscy zbojkotowali. I to było takie normalne, to było do przyjęcia, bojkotować imprezy Lecha Kaczyńskiego, tak, spotkania u Lecha Kaczyńskiego. Więc na przykład tego wątku w tym filmie nie ma, nie opowiedzieliśmy go i nie ma bardzo dużo różnych rzeczy. Ale teraz oglądając to, pomyślałam sobie, że udało nam się pokazać w tym, co Lech Kaczyński mówił, to, co jest aktualne teraz. Cały czas, proszę zobaczyć, on mówił o tym 5-6 lat temu, o tym na przykład, w jaką stronę idzie Unia Europejska, że to nie może być salon elity europejskiej, że musi tam obowiązywać solidarność i że my musimy wraz z państwami, z naszymi sąsiadami, budować taką pozycję, żeby się z nami liczono i żeby Europa opierała się na solidarności, a nie o narzucaniu różnych stanowisk, różnych decyzji przez dwa państwa, właściwie Niemcy i Francję. Mówił o tym, że Polska musi być solidarna, że ten rozdziew między tą wąską, bogatą elitą, dobrze ustawioną po 1989 roku, a zwykłymi Polakami, jest coraz większy, jest nie do przyjęcia i że to trzeba zmienić. Minęło kilka lat, wiemy doskonale, że to trzeba zmienić. Wiemy, jak wielka jest emigracja, jak wielu Polaków rezygnuje z układania sobie życia tutaj, bo tu już się nie da żyć, bo tak jest system zbudowany, że jak się nie ma pleców, nie ma się, nie dziedziczy się w swojej pozycji w strukturze majątkowej, w dostępie do podziału dóbr, to się nie jest, tak? To się wegetuje, to nie ma pracy, a jeżeli jest praca, to na umowę śmieciową. Więc okazało się, że Lech Kaczyński, formułując niektóre te zdania, które cytowaliśmy, przecież one były właśnie sprzed 6-7 lat, on doskonale rozumiał, co się dzieje, tak? I wyprzedzał też w swoich diagnozach czasy. Dlatego myślę, że ten film udało nam się zrobić aktualny tu i teraz i dziś. Mam wrażenie, że cały czas Lech Kaczyński mówi do nas o sprawach, które są teraz ważne. Mam nadzieję, że filmów o Lechu Kaczyńskim powstanie więcej, takich porządnych, biograficznych, urodził się, potem dziecko było tutaj, potem chodził do szkoły, tak żeby tak łopatologicznie opowiedzieć też o życiu Lecha Kaczyńskiego, żebyśmy tak podręcznikowo mogli się dowiedzieć o całym jego życiu, o jego biografii politycznej. Wiem, że wychodzi książkowa biografia polityczna Lecha Kaczyńskiego pod redakcją Sławomira Cęckiewicza, ona się ukaże chyba 18 czerwca i obejmować będzie czas do 2005 roku, czyli do prezydentury Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. A jeszcze właśnie kończy się w momencie wyboru Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Polski. Wiem, że potem powstanie druga część. I mam nadzieję, że tak jak taka pisana wielka cegła biograficzna powstaje pod redakcją Cęckiewicza, to mam nadzieję, że przynajmniej cykl filmów o Lechu Kaczyńskim jeszcze powstanie. No i już. Właściwie więcej nie mam teraz nic do powiedzenia. To jeszcze zdanie. Pozwolę sobie. To zakłamywanie obrazu Lecha Kaczyńskiego, o którym to bohaterowie w filmie opowiadali, w pewnym momencie zaczęło obejmować nie tylko bieżącą działalność Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta, ale pojawiły się nawet takie kwestie, które negowały aktywny udział Lecha Kaczyńskiego w opozycji demokratycznej, w opozycji przedsierpniowej, a nawet w strajku sierpniowym w Stoczni w 80 roku. Ja wiedziałem o istnieniu tych różnych archiwalnych zdjęć, bo miałem przyjemność współpracować z Wideostudio Gdańsk. To się, w latach 80. to się nazywało Wideostudio, ale tak naprawdę było pod skrzydłami kościoła, wówczas jako diecezjalny ośrodek dokumentacji, de facto strukturą podziemnej Solidarności, która
no, starała się rejestrować właśnie na kamerach wideo manifestacje, które się działy jeszcze w czasie stanie wojennym. To była instytucja założona przez nieżyjącego już dziś Mariana Terleckiego, który potem nakręcił film o księdzu Jerzym Popiełuszko. I właśnie z tą ekipą tego Wideostudio Gdańsk byliśmy podczas strajku w 1988 roku, majowego strajku i sierpniowego, taką ekipą, która dokumentowała i tam przekazywała na Zachód te relacje, żeby ta informacja się gdzieś dalej mogła przedostać. I wówczas w 1988 roku widziałem i Lecha, i Jarosława Kaczyńskiego w takiej wąskiej grupie kierującej strajkiem de facto. I te późniejsze informacje, które negowały udział Lecha Kaczyńskiego w strajku, czy wcześniej w działalności wolnych związków zawodowych, no były oburzające. Tutaj jest taki, wprawne ucho wychwyci, ale ja dopowiem, bo mogło to umknąć. Jest takie zdjęcia ze spotkania właśnie działaczy wolnych związków zawodowych i one się zaczynają od takiej sekwencji, jeszcze bez obrazu, ale sam dźwięk jest, jak taki głos w tej dyskusji podprowadza i mówi, że na tych szkoleniach sprawa pracy, Lechu, to ty byłeś najaktywniejszy i ty to organizowałeś. I dalej są te ujęcia, a ten głos jest to głos Bogdana Borusewicza, który no też współzakładał Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, ale no wówczas tak to wyglądało. To jego głos właśnie prosi i oddaje mu tę prawdę. Tylko że Bogdan Borusewicz mówił: Leszku, opowiedz o tych szkoleniach w ramach Wolnych Związków Zawodowych, boś ty to najwięcej organizował, toś ty to robił. To Bogdan Borusewicz to był w stanie powiedzieć w 1980 roku, bo to zdjęcia były ze spotkania Wolnych Związków Zawodowych w 80 roku. Teraz, jak Państwo pamiętacie, 2 lata temu potrafił powiedzieć, że nie pamięta Lecha Kaczyńskiego w stoczni. Takie czasy. Pytanie. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Idę do ciebie. Nazywam się Andrzej Zgryźniak, jestem przewodniczącym Solidarności tej instytucji i również szeregowym członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego. Na wstępie chciałem Państwu serdecznie podziękować, że przyjechaliście do nas i to właśnie w tym momencie, bo to jest dla nas ogromne wsparcie. Wasz film wzniósł moją determinację, żeby upamiętnić świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego na najwyższy poziom. Osobiście ta batalia zaczęła się dla mnie wkrótce po katastrofie smoleńskiej w tym budynku. Nie chcę jednak do tego wracać, bo jest to dla mnie zbyt bolesne wspomnienie. Potem Klub Gazety Polskiej pod przewodem Bogdana wysuwał różne pomysły pamiętnienia pana prezydenta, również społeczny ruch imieniem Lecha Kaczyńskiego i grupa osób, która właśnie uważała, że pana prezydenta upamiętnić w Jarosławiu koniecznie należy. Spotykamy się z różnymi krytycznymi i napastliwymi reakcjami i w związku z tym chciałem powiedzieć, że pan prezydent Lech Kaczyński i inne ofiary katastrofy smoleńskiej, niezależnie od tego, czy one były kiedykolwiek w Jarosławiu, czy nie, zasługują na upamiętnienie, ponieważ zginęły w służbie Rzeczpospolitej i mają prawo do upamiętnienia w Warszawie, w Cisnej, w Jarosławiu i w każdym skrawku Polski. Prezydent Gabriel Narutowicz, który przecież również w Jarosławiu nigdy nie był, zginął w zamachu w 1922 roku, posiada ulicę swojego imienia i nikt tego nie kwestionuje. Tak, prezydent był agnostykiem i akurat w takim tradycyjnym regionie jak nasz mógłby to ktoś kwestionować. Nikt tego przecież nie kwestionuje.
jest to oczywiste, prezydent, który zginął w służbie Rzeczpospolitej. Proponujemy, żeby pomnik pana prezydenta stanął na rynku i to najlepiej w tym miejscu, gdzie stał tak zwany pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej. Był to przecież pomnik, który symbolizował sowiecką dominację nad Polską. I czy to nie jest logiczne, żeby w miejscu, którym był ten symbol dominacji sowieckiej, stanął pomnik prezydenta, który przeciwstawiał się imperializmowi moskiewskiemu, który przecież się odradza. Pomnik ten, jak tu już wspomniał Marek Kuca, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, powinien stanąć również na przekór tej podłej kampanii pogardy i nienawiści, która nie ustaje nawet po śmierci prezydenta, jak już została przez te ciemne siły puszczona w ruch, tak do tej pory działa jak perpetuum mobile, siejąc spustoszenie w wielu umysłach. To jest straszne i zdajemy sobie sprawę, z jakim oporem się spotkamy. Niemniej jednak nam determinacji nie brakuje i będziemy zmierzali do upamiętnienia pana prezydenta na ziemi jarosławskiej. Dziękuję uprzejmie. Tak, a może jeszcze dodam, że w to wszystko, co Andrzej mówił, wpisuje się sztandar Konfederacji Barskiej, który jest tutaj i credo, Bóg, honor i ojczyzna. Orzeł Piasowy zrywa kajdany niewoli i ryngra w Matki Bożej. A teraz proszę o pytanie. Znowu ja? No. Więc czy państwu jakakolwiek telewizja złożyła propozycję, żeby ten film wyemitować? Telewizja Republika. I rzeczywiście w Telewizji Republika kilka razy był już emitowany ten film. Natomiast jeśli chodzi o telewizję publiczną, no to był taki moment, kiedy po emisji filmu Anity Gargas, Anatomia upadku, myśmy poszli za ciosem i powiedzieli, no dobrze, wyemitowaliście film Anity Gargas, to może teraz prezydent. Na co rzeczniczka telewizji publicznej powiedziała, no to zastanowimy się. No i do dziś się zastanawiają. Także nie ma żadnej woli wyemitowania w telewizji publicznej tego filmu, aczkolwiek oczywiście cały czas ta oferta nasza jest aktualna, że za symboliczną złotówkę mogą ten film wyemitować. W ogóle z relacjami z telewizją komercyjną czy z telewizją publiczną mieliśmy takie pewne przygody ciekawe, bo szukaliśmy zdjęć z wieców w Tbilisi. Nie ma ich nigdzie, prawda? Nie, żadna telewizja ich nie pokazuje, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Tam byli reporterzy wysłani razem z panem prezydentem tym samolotem i relacje z tego były w różnych wiadomościach okrojone, ale były. No i zwróciliśmy się najpierw do telewizji publicznej o udostępnienie zdjęć i oni rzeczywiście mają zdjęcia nagrane jak prezydent wchodzi do samolotu, albo jak Radek Sikorski, który też z nim poleciał, jakoś to komentuje, też wchodzi do samolotu. A potem są zdjęcia z wiecu w Tbilisi, ale tak się składa, że w tym momencie, kiedy jest największe okrzyki Polska, Polska i kiedy Lech Kaczyński nie może dokończyć zdania, bo tak mówi watują, to tu w tym materiale są same dropy i zagięcia taśmy. Nie do emisji. Zwróciliśmy się więc do TVN-u, bo jak akurat tak się zdarzyło, że w publiczne jest to taki uszkodzony materiał, no to pewnie TVN ma. A TVN nam dał kilka materiałów, oczywiście mamy i też wypowiedź tam jakiegoś polityka, jakieś kuluary i jest ten wiec w Tbilisi, fragmencik, akurat w tym momencie dropy i zagięta taśma. Nie ma.
No więc rzeczywiście byliśmy tym trochę przestraszeni, bo chcieliśmy bardzo pokazać ten moment triumfu Lecha Kaczyńskiego. No i udało nam się nawiązać bezpośredni kontakt z gruzińską telewizją. I po prostu kupiliśmy w gruzińskiej telewizji materiał, który był, jak Państwo widzieliście, bez żadnych uszkodzeń, więc można, udało się. Natomiast w telewizji za żadne pieniądze nie można dostać przyzwoitych zdjęć z Tbilisi. To oczywiście może być przypadek, to znaczy mogli kupić przekaz, rzeczywiście była jakaś burza i ten sam przekaz kupił TVN. Także niekoniecznie trzeba się doszukiwać bardzo wiele złej woli, ale jest to jednak zastanawiające, że w Polsce żadna polska stacja nie ma z tego wydarzenia porządnie zrobionego materiału archiwalnego, udokumentowanego. Po prostu nie istnieje. My jesteśmy jedynymi posiadaczami normalnych zdjęć z Tbilisi. Zapraszam do dyskusji. Jest. Tylko bardzo proszę o pytanie, żebyśmy wykorzystali gości na maksa. Ale będzie pytanie? Będzie, ale naprawdę. Nawiązując do pytania. Jak zauważa profesor Edward Prus, pamięć to najtrwalszy składnik duszy ludzkiej, którego nie można się pozbyć. Można chcieć nie pamiętać, ale to przekracza nasze siły. Musimy pamiętać, że jesteśmy skazani na to, żeby pamiętać. Pamięć to nasze korzenie, nasza historia, także ta najbardziej współczesna, najokrutniejsza i ta manipulowana, i ta nasza świadomość tej manipulacji. Otóż tak to jest z zakłamywaniem, z kłamstwem i zakłamywaniem historii, że to kłamstwo wraca i jest ze zdwojoną siłą naświetlone. Tak się stało w przypadku zbrodni katyńskiej. Obecnie widzimy, że tak się dzieje w przypadku zbrodni nacjonalistów banderowskich na Polakach. Powstają niesamowite w tej chwili publikacje, będą obchody. A ta właśnie, tak jak Pan to nazwał bardzo dobrze, zbrodni Tuska nad Kaczyńskim, to też wyjdzie. To też wyjdzie na światło dzienne i poznamy prawdę. A tam, gdzie nie będziemy mogli, zabraknie dowodów, to tam się domyślimy, jaka jest ta prawda. Właśnie ten brak dowodów powie nam, czy wskaże nam prawdę, wskaże nam zbrodniarzy, bo to tak trzeba powiedzieć. Pytanie właśnie tego typu, ile przyjdzie nam na to czekać? Czy tyle przyjdzie nam na to czekać, ile czekaliśmy naprawdę o zbrodni katyńskiej, naprawdę o zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Polakach, czy przyjdzie nam na to czekać krócej? Dziękuję. Ja nie czuję się na siłach odpowiedzieć na to pytanie tak sformułowane, ale chcę zwrócić uwagę na dla mnie ważną rzecz w tym filmie. Jak Pan o prawdzie tutaj mówił, to są początkowe sekwencje w filmie, bo one są o tyle unikatowe, że są rodzajem rekonstrukcji tego ostatniego wieczoru przed odlotem do Smoleńska i mamy relacje jedynych dwóch świadków, pani Zofii Kruszyńskiej-Gust i ministra Macieja Łopińskiego, jak prezydent Lech Kaczyński przygotowuje się do wystąpienia, którego właśnie taką główną osią miała być prawda o Katyniu. To jest, wiemy, że ten tekst był modyfikowany przez prezydenta, że ten, który ocalał te przygotowane wyjściowe takie materiały, to był zupełnie inny tekst niż ten, który Lech Kaczyński miał w planie wygłosić, no ale z racji właśnie tych świadków tej próby wiemy, że tam taka oto kwestia pada, że tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL-u, tak prawda o Katyniu musi być fundamentem wolnej Polski. No i teraz czekamy na prawdę o Smoleńsku również. Ile to potrwa? To nie wiemy, ale moim zdaniem to nie są dziesięciolecia. To znaczy, oczywiście ja mogę tylko mówić o mojej intuicji i nadziei, ale
nie chciałabym, żeby zwyciężyli ci, którzy nam mówią, nigdy się nie dowiecie. Nie, już nie, już, to wszystko wiadomo, że nie wiadomo. Nie, nie, i w ogóle trzeba już się dać sobie spokój z tym. Wiadomo, no nie dojdzie się. No więc ja się na takie w ogóle stawianie sprawy nie zgadzam. Uważam, że tą prawdę wyjaśniamy, a konkretnie zespół Antoniego Macierewicza i jego eksperci, dość drobiazgowo i konsekwentnie. I że my jesteśmy w stanie całkiem szybko dowiedzieć się jeszcze więcej. To oczywiście wymaga też zmiany władzy, która nie jest zainteresowana wyjaśnieniem okoliczności tej katastrofy. Przeciwnie, jest zainteresowana, przynajmniej z tego, co robi w tej chwili, tak można wnosić, raczej tuszowaniem i zamieceniem tej sprawy pod dywan. Powołanie zespołu pana Laska, finansowanie go z pieniędzy rządowych, zespołu, który ma nie badać tę katastrofę, tylko ma być propagandową odpowiedzią na tezy stawiane przez Antoniego Macierewicza, są tego najlepszym dowodem. I mnie się wydaje, że jeżeli byśmy mając sprzyjający wyjaśnieniu tej katastrofy rząd w Polsce, to jesteśmy w stanie dojść do takich dowodów, które będą w sposób bardziej przesądzający niż w tej chwili mówiły, co się stało w Smoleńsku. Dzisiaj udało się wykluczyć wersję przedstawioną przez pana ministra Millera. Wydaje mi się, że nawet sami członkowie rządu Donalda Tuska już wiedzą, że nie da się wmówić Polakom, że tak właśnie było. Mi się wydaje, że niezwykle symboliczną sytuacją jest to, że sam pan minister Miller odmówił teraz udziału, ponownego wznowienia tej komisji, czyli bycia takim panem Laskiem teraz, żeby bronić tez własnego raportu. Prawdopodobnie wie, że to jest nie do obronienia. Więc wiemy już, że na pewno nie było tak, jak nam opowiadają w telewizorze. Natomiast myślę, że zespół Antoniego Macierewicza i ci specjaliści naprawdę wysokiej klasy, którzy tam pracują, myślę tutaj i o panu profesorze panu profesorze Binindzie i o panu profesorze Szuladzińskim, jeszcze są dwa nazwiska w tej chwili, pan Nowaczek właśnie. Ja z panem Nowaczekiem robiłam wywiad, ja wiem, że to jest bardzo poważny człowiek, który nie rzuca słów na wiatr, który ma bardzo wysoką pozycję na swoim uniwersytecie tam w Stanach Zjednoczonych. Tak samo dokładnie jest z profesorem Binindą. I trudno moim zdaniem zaprzeczyć ich hipotezom, ich tezom. Oni w tej chwili mówią, że wszelkie poszlaki, wszelkie badania te, które mogli zrobić na podstawie niektórych, nie wiem, zdjęć czy odkształconych elementów tego wraku, wskazują na wybuch, wskazują na eksplozję. Inną rzeczą jest powiedzieć, czy to był zamach, czy to była eksplozja w wyniku jakiejś gwałtownej awarii tego samolotu. Myślę, że to jeszcze nie jest przesądzone i eksperci Antoniego Macierewicza nie mają jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Ale już wiemy bardzo dużo. I mam nadzieję, że kiedyś uda się też stworzyć taką presję międzynarodową, która pozwoli nam nie tylko na powołanie na przykład Międzynarodowej Komisji Badawczej, która poważnie zajmie się wyjaśnianiem tej katastrofy, ale też będzie umiała wywrzeć presję na Kreml, żeby na przykład wydano nam wreszcie wrak albo oryginalne zapisy czarnych skrzynek, żebyśmy nie musieli polegać na czymś, co prawdopodobnie zostało zmanipulowane. I myślę, że kluczem jest niestety to, co się stanie w Polsce. To znaczy, czy uda nam się zmienić władzę. Czy uda nam się zmienić władzę na taką, która będzie umiała podejmować suwerenne wobec Moskwy decyzje w tej sprawie. Bo ta władza tego chyba nie umie. I to jest klucz do wyjaśnienia okoliczności katastrofy, bo my wszyscy mniej więcej przeczuwamy, co się stało.
Jarosław Marek Rymkiewicz w najnowszej Gazecie Polskiej, w wywiadzie, który miałam zaszczyt z nim przeprowadzić, mówi, że jak już będziemy dobrze zorganizowani i podziemnie, i naziemnie, w taki zespół ludzi, którzy chcą wolnej, suwerennej Polski, i jak będziemy umieli stworzyć taki blok również z innymi państwami ościennymi, które chciałyby zrzucić rosyjską dominację nadal, przynajmniej ambicje co do tego, żeby kontrolować sytuację w tej rosyjskiej strefie wpływów, jak mówi Jarosław Marek Rymkiewicz, bo on mówi, że my jesteśmy głównym państwem w rosyjskiej strefie wpływów i prawdopodobnie też w niemieckiej, w tym regionie, że jak wypadniemy, to sypie się cała strefa rosyjskich wpływów od Helsinek po Dubrownik. Ale mówi, że jak już będziemy to wszystko wiedzieli, będziemy dobrze zorganizowani jak Piłsudski w 14 roku, to wtedy trzeba czekać. Czekać, czekać, czekać. Ja pytam, na co czekać? A on mówi, na wielką smutę w Moskwie. Bo znowu tam będzie jakaś smuta, znowu będzie jakaś wymiana władzy, znowu imperium się posypie i my nie możemy być na to nieprzygotowani. Musimy być przygotowani, żeby wtedy stworzyć silny, suwerenny blok państw od morza do morza. I coś w tym jest również w sprawie katastrofy smoleńskiej i to robi między innymi Macierewicz. My musimy być przygotowani na to, że w pewnym momencie tam w Moskwie też pojawi się jakiś przeciek. Jakiś ktoś będzie chciał obalić Putina i będzie chciał przedstawić jakieś kolejne zdjęcia albo kolejnych świadków. To się wszystko zdarza, dzieje. Dlatego nie wierzcie Państwo, że my się nie dowiemy, nie ma żadnych szans. Nie, nieprawda. Mam nadzieję, że się dowiemy. Ja wiem, że się dowiemy. Wierzę w to głęboko i trzeba po prostu do tego dążyć i trzeba też tego pilnować. I trzeba wywierać tą presję, którą też Państwo wywieracie. Każdego 10 miesiąca, na każdej miesięcznicy na przykład. Każdego roku w rocznicę katastrofy na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ten wielki tłum w Warszawie to jest wielka demonstracja, żądamy prawdy, żądamy przyzwoitego państwa i żądamy suwerennego państwa, które dba o własny prestiż, które dba o własny status. Chcemy być, musimy być, musimy się o to upominać, jeżeli chcemy być traktowani poważnie z naszym polskim paszportem na jakimkolwiek zagranicznym lotnisku. Żeby nie być traktowany jak jakiś obywatel trzeciorzędnego kraju, z jakiegoś trzeciego świata. To jest kwestia naszej racji stanu, naszego statusu, naszej powagi, ale też kwestia jakby naszego osobistego szacunku do samych siebie i do tego, jak nas będą postrzegać, nas Polaków. Nie możemy tego odpuścić w związku z tym. Zginął nasz prezydent, prezydent Polski. Musimy wiedzieć dlaczego. Czekam na pytania. Tak, ja jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Proszę. Znaczy, ja bym mógł, no może jakieś pytanie, jeżeli będzie pytanie przyzwolenie, to jeszcze komentarz do pytania. Ale pytanie najważniejsze. Otóż zdało się słyszeć głosy, kiedy powstawała druga prawicowa partia, o, była Liga Polskich Rodzin, było Prawo i Sprawiedliwość, były dwie partie, wtedy były największe sukcesy. A teraz okazuje się według najnowszych sondaży, ja nie twierdzę, że trzeba wierzyć w te sondaże, że to nie jest tak, że jest Liga Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, tylko jest Prawo i Sprawiedliwość, daleko, daleko nie ma nic i tych prawicowych partii jest, czy partyjek, które mają jakieś tam wyniki w sondażach, jest kilka. Nowa Prawica Korwin-Mikke, Solidarna Polska i Ruch Narodowy, to się chyba tak nazywa. Trzy co najmniej, takie malutkie, po 2-3%. Jeszcze Wipler, tak? Republikanie. A jeszcze inne się tworzą, właśnie, właśnie. Czyli to nie jest tak, że są dwie partie, PiS i Solidarna Polska, tylko PiS długo nikogo i tam pięć czy ileś kanapowych partyjek. Marek Jurek już jest w tej chwili w PiSie i dobrze, że jest w PiSie. I jakie są w związku z tym szanse na sukces wyborczy, skoro jakie są szanse i czy rzeczywiście te sukcesy
czy rzeczywiście powtórzy się sukces wtedy, kiedy był podział PiS i Liga Polskich Rodzin, jak jest dzisiaj PiS i Solidarna Polska. Bo ja uważam, że Solidarna Polska takiego wyniku jak Liga nie zrobi. Te głosy się rozbiją pomiędzy te partyjki. Ja wiem, że jestem w mieście, gdzie Solidarna Polska jest bardzo aktywna i gdzie poseł, były poseł PiS jest w tej chwili posłem Solidarnej Polski. Ale ja mam, przyznam Państwu szczerze, jak obserwuję to, co Solidarna Polska robi w Warszawie, bardzo takie zdanie no dosyć jednoznaczne, to znaczy uważam, że oni współdziałają z w jakimś porozumieniu z Donaldem Tuskiem. Było parę takich sytuacji, kiedy Solidarna Polska wspierała rząd w sposób zupełnie jednoznaczny, a tak symbolicznie zupełnie podczas głosowania nad odwołaniem rządu Donalda Tuska i zastąpienia go rządem technicznym głosowała dokładnie tak samo, głosowała przeciw temu. Albo wstrzymała się od głosu, teraz przepraszam, chyba się wstrzymała od głosu. W każdym razie nie zagłosowała za odwołaniem Donalda Tuska, ratując go. Podobnie zresztą jak inne partie, tylko PiS głosował za odwołaniem tego rządu. Mnie się wydaje, że teraz mamy taką sytuację, że postkomunistyczny establishment, bo to trzeba traktować szerzej niż tylko Platforma Obywatelska, bardzo się przeraził, że rzeczywiście może stracić kontrolę nad rozwojem sytuacji w Polsce, gdyby PiS miał wygrać wybory. Dlatego wydaje mi się, że jest wdrażany projekt, który ja nazywam takim projektem Palikot Prawicy, czyli żeby stworzyć kontrolowaną partię, tak jak się ruch Palikota został powołany de facto w gabinecie Donalda Tuska, po to, żeby zneutralizować SLD, żeby po lewej stronie nic Platformie nie zagrażało. Wyhodowano zupełnie świadomie ruch Palikota po to, żeby on był wsparciem w kolejnej kadencji dla Donalda Tuska. W tej chwili taki sam pomysł jest, żeby wykonać podobny manewr na prawej stronie. Po pierwsze, żeby rozbić elektorat pisowski. Po drugie, żeby wyhodować sobie koalicjanta, który przyszłego koalicjanta, który zagospodaruje ten centroprawicowy elektorat, który odpływa od Platformy Obywatelskiej. I moim zdaniem zarówno Solidarna Polska, jak i inicjatywa Przemysława Wiplera właśnie temu służą. I jest pytanie, czy Polacy dadzą się na to nabrać, bo czasem się dają nabierać. Jest pytanie, czy ten elektorat, który do tej pory głosował przeciwko Platformie, głosował na PiS po prostu, czy ten elektorat Lecha Kaczyńskiego, będzie umiał nie dać się wkręcić w ten projekt. Jak pamiętacie Państwo, projekt elektorat lewicowy dał się, i zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, dał się świetnie nabrać na ruch Palikota. W tej chwili tam, po tamtej stronie jest całkowite rozdrobnienie. A to inicjatywa Ryszarda Kalisza, a to Europa Plus, a to Leszek Miller. Wiadomo, Donald Tusk może spać spokojnie, po lewej stronie nic mu nie zagraża. Marzeniem wszystkich spindoktorów Tuska, całego tego dworu, ale też właśnie tego postkomunistycznego establishmentu, tych postkomunistycznych elit, jest, żeby na prawej stronie wytworzyć dokładnie coś takiego. Że jest sobie PiS, żeby go zepchnąć do 20 paru %, żeby nie przekroczył, broń Boże, 35, a jakby zdobył 40, to jest katastrofa, bo zdobycie przez PiS 40% głosów oznacza prawdopodobnie samodzielny rząd dla PiSu. W związku z tym będzie próba urywania choćby po 2, po 3% głosów, że narodowcy wezmą 3%. Korwin-Mikke jak zawsze, dyżurny od 89 roku, 2, 3%, jakieś urwanie. Republikanie Wiplera, nie będziemy atakować PiSu, mówi Wipler. Bardzo słusznie, bo wtedy może próbować zagospodarować elektorat również ten, który powie, że PiS jest na przykład zbyt socjalny i on by chciał bardziej liberalny. No i już 2-3% urwane. I ordynacja jest taka, że nawet suma głosów, przypuśćmy, że któraś z tych małych partii wchodzi do Sejmu, przekracza próg 5%, co wydaje mi się dzisiaj mało prawdopodobne, to suma głosów, które padają na tę partię, która dostaje 5% i na taki PiS 32%, nie daje takiej liczby mandatów, gdyby PiS wziął te 32 plus 5%, czyli 37. Tak działa ordynacja, która premiuje zwycięzcę,
dodaje mu premię w postaci kilku mandatów, a rozbicie głosów karze. W związku z tym cały wysiłek teraz TVN24, zobaczcie Państwo, tam Jacek Kurski ze Zbyszkiem Ziobro na pewno nie wychodzą w ogóle ze studia. Przemysław Wipler też będzie bardzo często. Roman Giertych wiadomo. To wszystko jest po to grzane, bez przerwy, o tym będzie mówione, żeby tu 2-3%, tu 2-3%. I już jest z 8, prawda? I już PiS nie jest w stanie przejąć władzy. I już mamy zagwarantowane, że w kolejnym parlamencie będzie jakaś koalicja, którą będą tworzyły te same środowiska, które dzisiaj tworzą Platformę Obywatelską, PSL i jakąś lewicę. I to tylko o to chodzi. Jest tylko pytanie, czy elektorat PiSu będzie umiał się przed tym obronić. Czy właściwie elektorat PiSu to zawężam. Czy elektorat prawicowy będzie się umiał przed tym obronić. Ja bardzo się ucieszyłam dzisiaj, czytając felieton Rafała Ziemkiewicza na Interii. Jak Państwo wiecie, Rafał Ziemkiewicz ma bardzo sceptyczne podejście do Jarosława Kaczyńskiego i do PiSu i marzy mu się nowa endecja. Ale dzisiaj napisał coś takiego, że rzeczywiście, że skoro jest tak, że narodowcy jeszcze nie są na tyle dojrzali, dorośli, żeby móc walczyć o poważne ugrupowanie, jeżeli cała reszta jest partiami kanapowymi właśnie bez znaczenia, no to trudno, mówi Ziemkiewicz, trzeba postawić na tego znienawidzonego Kaczora, bo tylko on daje gwarancję na odsunięcie to towarzystwo od władzy. I jeżeli ten elektorat antyokrągłostołowy, antykomunistyczny, antyplatformerski, antyestablishmentowy będzie chciał rzeczywistej zmiany w Polsce, to nie powinien pozwolić sobie na rozbicie głosów. I to jest bardzo ważna sprawa i bardzo ważny test. Wiele razy już nas rozgrywali i okiwali przez te 20 lat. Zobaczymy. Może tym razem im się nie uda. Mamy kolejne pytanie. Pani redaktor, ja chciałam zapytać, skoro my wiemy, bo to jest dosyć łatwo rozpoznać, że pan Ziobro, pan Wipler, politycy PJN-u, przecież oni siedzą w polityce wiele lat. Pan Ziobro był postrzegany jako wspaniały minister sprawiedliwości. Jeżeli my wiemy o tym, że oni robią wielką krzywdę prawicy polskiej, jak mamy ich postrzegać? Czy to są zwykli ludzie pełni pychy i ambicji, czy to są może jakieś działania agenturalne? Bo ja sobie nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego pan Wipler, który wszedł, po co wchodził w ogóle, prawda? Po co wchodził do PiSu, skoro teraz w okresie, kiedy sondaże idą do góry, kiedy ludzie się jednoczą, wydaje mi się, że jest jakaś wizja na zwycięstwo, on wychodzi i twierdzi, że będzie robił jakąś nową inicjatywę, ni z gruszki, ni z pietruszki, twierdzi, że zgromadzi wokół siebie ludzi, mam nadzieję, że nie wyprowadzi nikogo z PiSu, no ale robi zamieszanie. Czy to jest inteligentny, to jest inteligentny człowiek, ale tak. Czy jest mądrym człowiekiem? Znaczy, pani tutaj zasugerowała, że działania agenturalne, pewnie nie będę mówić teraz po nazwisku, ale pewien szarlatan prawicowy, moim zdaniem od czasów konferencji Jerzego Urbana lansowany na tych konferencjach, jest taką osobą, która właśnie do tego służy i tak naprawdę jest zblatowana z tym postkomunistycznym układem. Ale jeśli chodzi o Przemysława Wiplera, czy Zbigniewa Ziobrę i Jacka Kurskiego, ja bym tak nie stawiała sprawy. Wydaje mi się, że to jest po prostu polityka i ambicje poszczególnych polityków. Jeśli chodzi o Solidarną Polskę, Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski postanowili moim zdaniem wyjść z PiS-u w momencie, kiedy się zorientowali, że nie będą znów na listach wyborczych do Europarlamentu w PiS-ie. Dano im to chyba bardzo wyraźnie do zrozumienia, a bardzo im się spodobało życie w Brukseli. To jest przyjemne być drugi raz w Europarlamencie. Oni tam przenieśli swoje domy, rodziny, dzieci. I myślę, że to jest ta ambicja, żeby zawalczyć o jeszcze jedną kadencję w Europarlamencie.
I wydaje mi się, że podobna była intencja Pawła Kowala i PJN-u. Paweł teraz, jak Państwo wiecie, będzie prawdopodobnie startował do Europarlamentu z list PSL-u. Chyba że uda się mu stworzyć razem właśnie z Przemysławem Liplerem coś większego, szerszego. W kancelarii premiera, w gabinecie Donalda Tuska powstał pomysł na to, żeby stworzyć takie ugrupowanie, które zahamuje odpływ tego elektoratu centroprawicowego z Platformy do PiS-u. Bo jest teraz takie zjawisko, że bardzo dużo ludzi, którzy głosowali na Platformę, określający się jako konserwatyści, jako centroprawica, zniechęciła się, przestała na nich, deklaruje, że nie będzie na nich głosować, ale tylko część z nich mówi, będziemy głosować na PiS. Ta emocja antypisowska cały czas działa. W związku z tym ci ludzie zwiększają w tej chwili w sondażach grupę osób, które mówią, nie będziemy głosować albo nie wiem na kogo głosować. Inicjatywa Przemysława Wiplera jest dokładnie tym, zablokowaniem przepływu tych niezdecydowanych do PiS-u, żeby oni nie zasilili PiS-u, a żeby zasilili partię Przemysława Wiplera. Jeśli chodzi o republikanów, oni od samego początku, mam wrażenie, jak weszli na listy wyborcze PiS-u, traktowali PiS raczej jako właśnie taki parowozik, który miał ich wprowadzić do wielkiej polityki. To było środowisko takie dyskusyjno-eksperckie i oni mieli już kilka lat temu przed Smoleńskiem ambicje stworzenia czegoś nowego na scenie politycznej. I po katastrofie w Smoleńsku Przemysław Wipler zgłosił się do Jarosława Kaczyńskiego, że jego środowisko jest w stanie ich PiS poprzeć, wesprzeć, ale w zamian za wysokie miejsce na liście wyborczej dla niego. I dostał to. I jak Państwo pamiętacie, to się spotykało też z pewnym sceptycyzmem i komentatorów, i na przykład blogerów. Jest taki bloger, który podpisuje się nickiem LustroR, o ile ja się nie mylę, i na Twitterze na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi zapytał pana Przemysława Wiplera, czy on dotrzyma słowa, tak? Czy jeżeli już wejdzie do tego PiS-u, to czy za chwilę nie wyjdzie, jak Paweł Poncyliusz. Na co Wibler powiedział nie, ale absolutnie nie, a jakbym miał wyjść, to złożę mandat. No teraz jak wiadomo, żadnego mandatu nie składa. To zostało teraz przypomniane na Twitterze, ale dla mnie to w ogóle nie było zaskoczenie. Ja mniej więcej intuicyjnie rozumiałam, że to środowisko właśnie traktuje PiS jako taką lokomotywę, która ich wprowadza na wiejską, a potem będzie próbować budować jakąś własną strukturę. Z tym, że wydaje mi się, że to zagranie teraz Przemysława Wiplera, im dłużej o tym myślę, jest jakoś na rękę Donaldowi Tuskowi. No bo z jednej strony właśnie zatrzymuje ten przepływ elektoratu, a z drugiej strony i zatrzymuje możliwość wzmacniania PiS-u, taka próba przejęcia tych wyborców, ale z drugiej strony jest to osłabienie Jarosława Gowina. Ponieważ ten projekt stworzenia takiej koncesjonowanej prawicy został Jarosławowi Gowinowi przedstawiony w lutym. Była taka rozmowa i Jarosław Gowin miał odmówić uczestniczenia w scenariuszu kierowanym przez Donalda Tuska i jego doradców. I już. I w związku z tym Donald Tusk wie, że na niego nie może polegać. Na nim nie może polegać. Wszyscy mniej więcej zdają sobie sprawę, że prędzej czy później Jarosław Gowin zostanie wypchnięty z Platformy Obywatelskiej. To wie i Tusk, i Gowin, i wszyscy dziennikarze, to jest wiadome, to jest w zasadzie przesądzone. Jest pytanie tylko, jak to się będzie rozgrywało, czy Platforma go wyrzuci, czy Jarosław Gowin odejdzie. I inicjatywa Przemysława Wiplera jest też stworzeniem faktu dokonanego, że jeżeli Jarosław Gowin wychodzi z Platformy, to już jest ciasno w tym centrum, to już jest ugrupowanie Wiplera. To już musi doszlusować do partii tworzonej przez Wiplera. I już jest tym, nie jest już tym liderem, tylko jest tym drugim. Także to jest też zneutralizowanie ruchu, ewentualnego ruchu Gowina. Dlatego myślę, że tam jakieś nitki z kancelarii premiera jakoś są.
Zobaczymy, jak to będzie. Mnie się wydaje, że jest taka pułapka dla tych partii, które chcą tak strasznie coś osiągnąć w tym centrum i które chcą się pokazywać jako lepsza, mądrzejsza prawica i tak dalej. To jest taka pułapka, że oni właśnie nie wychodzą z TVN-u i z tych mainstreamowych mediów. Natychmiast elektorat antyestablishmentowy, prawicowy widzi, no tak, znowu jest lansowany u Durczoka albo jest u Lisa, czyli co? Jest elementem postkomunistycznego establishmentu i w tym momencie przestaje być wiarygodny. Na tym Zbigniew Ziobro przegrał, że on po prostu nie wychodził z tego TVN-u i nie wychodził od Lisa, tak jak pani poseł Beata Kempa. Oni tego nie rozumieją, że jeżeli chcą czegoś szukać po prawej stronie jakichś głosów, to po prostu muszą być antysystemowi. Nie mogą sobie pozwolić na współpracę z postkomuną i z Platformą Obywatelską. Myślą, że można manewrować. Paweł Kowal myśli, że może tutaj coś z PJN-em, że mógł coś wywalczyć. Bzdura. Tak naprawdę podział elektoratu w Polsce jest dwubiegunowy. To znaczy jest elektorat trzeciej RP i ten elektorat głosuje sobie na te partie Okrągłego Stołu i partie postkomunistyczne, czyli PSL, SLD, Platforma Obywatelska i wszystkie tam mutacje. I jest elektorat antysystemowy, elektorat, który nie zgadza się na Okrągły Stół, który chce zmiany w Polsce. Ten elektorat pisowski, prawicowy, antykomunistyczny, antypostkomunistyczny, właśnie antyestablishmentowy, można to nazywać bardzo różnie. I w momencie, kiedy nie jest się wiarygodnym dla tego elektoratu, to się przegrywa, bo PJN nie mógł rywalizować w tym momencie z PiS-em o głosy, bo ten elektorat antysystemowy od razu go rozpoznał. Nie, nie, wy jesteście po tamtej stronie. Zobaczymy, czy to będzie działać dalej, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to się uda. Szczerze mówiąc, nie wróżę Republikanom Przemysława Wiplera wielkiego sukcesu. Nie wróżę też wielkiego sukcesu Solidarnej Polsce, aczkolwiek myślę, że przed nami jeszcze bardzo ciekawe miesiące, kiedy przed wyborami do Europarlamentu będzie próba stworzenia jakiejś takiej listy, która spowoduje, że PiS nie wygra tych wyborów. Ponieważ to jest bardzo ważne dla Platformy, żeby PiS nie pokonał ich w wyborach akurat do Europarlamentu, ponieważ to przecież Platforma Obywatelska jest tak europejska, modernizacyjna, załatwia wielkie fundusze, jej politycy są na salonach europejskich i są rozpatrywani do najwyższych stanowisk w Europie. I nagle klęska takiego ugrupowania to jest klęska nie tylko polityczna, ale bardzo ciężki cios prestiżowy. Znaczy wtedy mówią Polacy im, no nawet w tej dziedzinie, która jest waszą taką reklamówką, takim szyldem, jesteście do niczego. I na to Tusk nie może sobie pozwolić. Czy jest pytanie? Ale może ktoś inny. Może ktoś inny. No to może ja będę chciał swoim pytaniem... No nie, panie Bogdanie, no już niech pan zada to trzecie pytanie, jak inny nie chce, a potem pan, dobrze? Pytanie, ja już muszę... Bo też jest i tak, bo myśmy się skupili na tym, na drugiej poprawie, prawda? Znaczy niektórzy uważają, że Platforma też jest prawa, natomiast ja bym proponował, żeby dyskusję w tym kierunku właśnie obecnej, powiedzmy sobie to, sytuacji konfliktowej czy walki wewnątrz Platformy. I ja już słyszę takie głosy, że dla Tuska i dla Sikorskiego szykowany jest stołek w Brukseli. Ciekawe właśnie, czy będą kandydować do Parlamentu Europejskiego. Nie, oni nie będą kandydować do Parlamentu Europejskiego. Ich kandydatury są rozpatrywane w rozdaniu stanowisk, najwyższych stanowisk w komisji, jako szefa Komisji Europejskiej albo szefa Parlamentu Europejskiego, ale to jest Rada Europejska, ale to jest dużo mniej prawdopodobne. I jest jeszcze stanowisko sekretarza generalnego NATO. Któreś z tych stanowisk być może mogłoby przypaść Polsce. I w grę wchodzi albo Donald Tusk, albo Radek Sikorski. A właśnie, bo jeżeli chodzi o te trzy obozy, powiedzmy sobie Tusk i Sikorski jako pierwszy, drugi obóz Gowina i trzeci obóz Schetyny. Czy jest możliwy
możliwa secesja czy podział w obrębie Platformy Obywatelskiej. To by dla nas było oczywiście... Tego nie wiem. Bardzo ciekawe będzie też patrzenie, iloma procentami głosów w bezpośrednich wyborach Donald Tusk zyska, będzie ponownie wybranym przewodniczącym Platformy. Czy to będzie 88% czy 98%. Ja sobie kpię z tego troszeczkę, dlatego że to głosowanie bezpośrednie drogą korespondencyjną, mailową, to jest głosowanie takie, że potem szef partii może sobie obejrzeć, kto jak głosował, bo najpierw trzeba się zarejestrować, podać wszystkie swoje dane, a potem dopiero oddać głos. Więc to są takie właśnie wybory na szefa partii. To oznacza, że ludzie by nie będą głosować na nikogo innego, tylko na Tuska. I to też oznacza wielką klęskę Grzegorza Schetyny i zupełną marginalizację Jarosława Gowina. Także proszę się nie łudzić, że tutaj będzie jakieś poważne skrzydło w Platformie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po tej konwencji wyborczej, po wyborach Donalda Tuska na ponownego szefa, on będzie miał tak bardzo mocno podkreśloną pozycję lidera. On musi w tej chwili udowodnić wszem i wobec, nie tylko członkom swojej partii, że jest najlepszym liderem tej strony sceny politycznej, że jest najlepszym liderem obozu postkomunistycznego. Jedynym, tak silnym. I te wybory bezpośrednie, właśnie nie poprzez delegatów, gdzie tam Schetyna ma swoich ludzi i ten wynik niekoniecznie musiałby być takimi proporcjami wielkimi, tutaj musi być wyśrubowany na maksa. To po prostu Korea Północna nieomal. I to pozwoli Tuskowi potem zupełnie właśnie zmarginalizować Schetynę i jego ludzi i Jarosława Gowina. Także moim zdaniem, jeśli chodzi o Platformę, możemy patrzeć, obserwować takie krwawe wakacje. To znaczy z tymi ludźmi się rzeczywiście nie będzie dobrze działo. Czy to będzie potem mogło w dalszej perspektywie procentować jakimś kolejnym rozłamem czy pęknięciem w Platformie? Wątpię. Słyszę, że ewentualna koalicja z SLD wywołuje opór u niektórych członków Platformy. Marek Biernacki jest taką osobą, która ma bardzo wysoką pozycję w gdańskiej Platformie, w tym skrzydle takim centroprawicowym, konserwatywnym, wyrastającym z SKL-u czy z Ruchu Młodej Polski. I on powiedział twardo nie. No jest pan poseł Godson, który też stara się demonstrować swoją niezgodę na takie decyzje, ale to są dwie, trzy osoby. Ja nie widzę tam potencjału do tego, żeby było jakieś poważne skrzydło, miało się tam ukształtować, wywierać presję na Donalda Tuska. Pewien podział może nas czekać wtedy, kiedy Platforma poniesie klęskę, kiedy te sondaże dalej będą pikować i kiedy Tusk nie będzie w stanie odtworzyć swojej pozycji w Platformie. Wtedy tak rzeczywiście tam się mogą rzeczywiście na serio bardzo głębokie podziały. Na razie Tusk kontroluje sytuację. Mamy następne. To zostało opisane, my wszyscy o tym wiemy. To jest bardzo słabo, wasze 60, czy Republika Cięcie każdy podniesie, bo dla nas to jest bardzo ważne. Tutaj na dobrze, ja przekażę, powiem, żebyśmy zrobili z tego jakiś reportaż jeszcze jeden, ale pamiętam, że to było i opisywane w Gazecie Polskiej Codziennie, i w tygodniku Gazeta Polska, i na portalach wszystkich, i na wPolityce.pl, i na Niezależność. Myślę, że wszyscy wiedzą, ale jeżeli mówi pani, że to jeszcze trzeba pociągnąć, to pomyślimy, żeby to jakoś jeszcze pociągnąć. Jeżeli można pani Anny jeszcze się zapytać, czy patrząc pryzmat, czy patrząc przez pryzmat, czym gorzej, tym lepiej, nie uważa pani, że lepiej byłoby, żeby jednak Donald Tusk wygrał te wybory, wewnątrzpartyjne oczywiście, ponieważ musimy dostać tak lanie, żebyśmy dopiero zrozumieli, choć koszty są ogromne. Firmy opadają, gospodarka leży, bankructwa. Chyba tego lania już wystarczy. Oni nie zrozumieli. Poważnie, oni jeszcze nie, moi koledzy, mówię to za swoich kolegów przedsiębiorców, jeszcze nie zrozumieli. Uważają, że to jest kryzys ogólnoeuropejski. Społeczeństwo
które bagatelizuje obecną sytuację, jest marsz w niedzielę, w ogóle nie wyjdzie, może nie w ogóle, ale osoby zainteresowane, czyli bezrobotni lub ci, którzy zarabiają po 1000 ileś złotych, oni nie widzą sensu manifestować w tym marszu. Czy to nie jest tak, żeby jednak ten cudotwórca wygrał te wybory i wreszcie społeczeństwo go tak polubi, jak było to z Leszkiem Millerem. I wtedy dopiero przyjrzymy na oczy. Znaczy to, że Donald Tusk wygra te wybory w partii, no to jest raczej przesądzone. Natomiast do wyborów parlamentarnych mamy jeszcze 2 lata. I to jest, myślę, dobry czas na to, żeby już i pana koledzy przedsiębiorcy przejrzeli na oczy wreszcie. Bo widać przesunięcie nastrojów społecznych bardzo wyraźne w tych sondażach. Platforma naprawdę spada na łeb, na szyję. Ludzie naprawdę są na nią wściekli. W Warszawie zbiera się głosy pod referendum o odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz i to zbieranie głosów idzie po prostu tak, jak spłatka. Wszyscy chcą się podpisywać. Wszystkie lemingi nagle chcą się podpisywać pod odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Naprawdę się zmienia. I ja myślę, że Platforma może chcieć na przykład doprowadzić do wcześniejszych wyborów, żeby je połączyć choćby z wyborami do Europarlamentu. Mnie się wydaje, że nie powinno się do tego dopuścić, że w interesie tej naszej strony jest poczekanie, niech sobie dokończą tą kadencję, bo czas gra na niekorzyść Donalda Tuska, a rzeczywiście tej formacji przydałby się taki potężny upadek, taki na miarę AWS-u i dawnej Unii Wolności. No zobaczymy. Trzeba też pamiętać, że Donald Tusk jest bardzo zdolnym politykiem. To jest rzeczywiście wybitny gracz polityczny. On z niejednej opresji potrafił wyjść, poprowadzić tę swoją partię. Także też bardzo jeszcze różnie może być. Na razie widać, że ludzie mają go dosyć, że ma najgorsze notowania, cieszy się najniższym zaufaniem. Ale wszystko się jeszcze może być może pozmieniać. Myślę, że on na to liczy, że będzie jakieś odbicie. Zobaczymy. Pan Tomasz. Proszę bardzo. Może tak przedostatnie pytanie. Ja bym chciała, żebyście państwo o film zapytali, bo Jarek Rybicki nic nie mówi, a on głównie realizował ten film, to dzięki niemu znaleźliśmy te archiwalne zdjęcia, bo on mnie zabrał do wideostudia Gdańsk i pokazał, jakie tam mogą być, jaka tam jest kopalnia starych zdjęć. Dziękujemy za film i za przybycie państwa. No, pytanie jedno o filmie, a drugie o polityce, jeśli można. Co do mnie przemówiło? Właśnie ta Gruzja, to co pani mówiła, co poobcinali, czy zepsuło się tam w innych stacjach. Jeżeli byście państwo kiedyś robili film, to taka sugestia, jak najwięcej właśnie przemówień czy wystąpień świętej pamięci prezydenta, bo to mówi, bo tegośmy nie widzieli i wystarczy, że on wyjdzie, powie to czy to i te oklaski i to przemawia więcej niż godzinę jakiejś innej projekcji. No to jest moja sugestia, państwo jesteście fachowcami. A druga sprawa, tutaj podejmując temat koleżanki o tej zmianie władzy w sejmiku u nas, to prośba taka, jeśli można, myślę, że państwo się dołączą, żeby to nagłośnić jednak. Bo to u nas w lokalnych gazetach tych podkarpackich jest, ale w Polsce, jeżeli... Taki wszyscy sejmik... w Polsce wiedzą i nawet TVN to relacjonował. Jeśli można, będę do skutku, bo to jest sygnał, moim zdaniem, który pójdzie w Polskę, że coś się zmienia, że nawet ludzie ci z PSL-u czy z Platformy, znaczy oni nie byli członkami według tej wiedzy gazetowej, nie byli członkami, a startowali z tych list, potrafili zagłosować na PiS, to znaczy, że w innych... Jeden z nich wcześniej był w spisu. Tak, ale to znaczy, że w innych środowiskach też ludzie mogą, tak jak pani mówi, zmieniają zdanie, że nie chcą tej Platformy, tylko co z tym zrobić jeszcze, żeby przyciągnąć tych niezdecydowanych, nie? Bo młodzież na przykład odpływa od Platformy, w cudzysłowie odchodzi, tak? Ale żeby nie byli obojętni, tylko żeby przyszli do PiSu i zagłosowali, także jeśli można, to kilka słów na ten temat. Dziękuję bardzo. Na pewno trzeba robić swoje, nie ustawać. Ja dzisiaj panu Bogdanowi mówiłam, że dobrze było, żeby Klub Gazety Polskiej zorganizował, oprócz tych wszystkich politycznych, bardzo potrzebnych akcji,
konkurs plastyczny dla młodzieży, dla dzieciaków w podstawówce, konkurs recytatorski, konkurs na wiedzę o Lechu Kaczyńskim dla licealistów, z jakimiś fajnymi nagrodami, nie muszą być bardzo drogie, ale to jest też takie wyjście do ludzi i do, też do młodzieży, żeby robić swoje, to jest praca organiczna. To rodowody niepokornych Bogdana Cywińskiego się kłaniają. On opisywał, jak to nasi przodkowie w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, zaczęli budować to suwerenne państwo już tam w latach 80. XIX wieku, tworząc latający uniwersytet, tworząc różne spółdzielnie w Wielkopolsce, organizując się, tworząc ruch obywatelski, przygotowując po prostu podwaliny pod państwo. Dlatego ich wychowankowie mogli tak gładko zbudować drugą Rzeczpospolitą. Po prostu było na to przygotowanie. I tutaj też nas czeka taka praca. Oczywiście nie jest nieobliczona aż na tak wiele lat, ale to też trzeba zrobić. Musimy budować społeczeństwo obywatelskie, musimy budować niezależną kulturę, niezależną edukację. Musimy w tych wszystkich dziedzinach robić swoje.